Minęła 13, Magdalena Bałkowiec, zapraszam na serwis informacyjny. W środę wieczorem w obwodzie Twerskim na zachodzie Rosji doszło do katastrofy samolotu. Na liście pasażerów był m.in. szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn i jego prawa ręka Dmitrij Utkin. Zdaniem wielu komentatorów niemal pewne jest to, że Putin nakazał zestrzelenie samolotu Prigożyna jako zemstę za czerwcowy bunt wagnerowców. Jeden car, gęsek czy obecnie prezydent, nieważnie jak go zwał, jest w stanie każdego zamordować, skazać na wygnanie. Wszystko mu wolno, wszystko może zrobić. Czytam, czy to jest, czy on zginął. Prawdopodobnie tak, no bo jednak jego wypowiedzi, co by nie mówić, to uderzały w tą całą administrację. Wszyscy pamiętamy ten dramat czy tragedię narodową z prezydentem Kaczyńskim na czele. No i to jakby każdy, kto podniesie rękę na cara, musi wiedzieć, że albo ta ręka, albo cała głowa będzie odcięta. To barbarzyństwo od setek lat tam obowiązuje i tak się tam dzieje. 23 sierpnia to tak naprawdę dokładnie 2 miesiące od daty rozpoczęcia puczu Prigożyna, więc możemy powiedzieć, że jeżeli te informacje się potwierdzą, a te potwierdzenia, co prawda do tej pory nieoficjalne, uzyskujemy z różnych źródeł i to również ze źródeł medialnych związanych z grupą Prigożyna, no to możemy uznać, że ten pucz w tej chwili, w tym momencie został oficjalnie zakończony i to niestety zakończony zgodnie ze scenariuszem przewidzianym przez Władimira Putina. Jak mówił dziś rzecznik PiS Rafał Bochenek, w krajach Europy Zachodniej wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez migrantów. Odniósł się do doniesień o gwałcie na 18-letnim obywatelu Polski, do którego doszło na stacji metra w Monachium. Jak wskazał, to nie pierwsza sytuacja, w której Polacy są ofiarami różnego rodzaju przestępstw popełnianych przez migrantów. Tylko w pierwszym półroczu tego właśnie roku do bram Europy napłynęło ponad 130 tysięcy nielegalnych migrantów przemycanych tutaj przez różnego rodzaju szajki, różnego rodzaju grupy przestępcze. To jest najwyższy wskaźnik, najwyższa liczba od 2016 roku. To dowód na to, że problem nielegalnej migracji na nowo powraca i jest kolejnym, po raz kolejny staje się wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej. Ale ten sposób przymusowej relokacji dla nas jako Polaków, który jest proponowany przez Unię Europejską, jest nie do przyjęcia. Straż Graniczna we współpracy z CBŚP i Krajową Administracją Skarbową udaremniła przemyt kokainy o wartości 180 milionów złotych. Narkotyki zostały przejęte w porcie w Gdyni. Ta kokaina to wyjątkowa czystość. Badali ją nasi eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej i potwierdzili, że tak wysokiej jakości narkotyk jest rzadko spotykany na polskim rynku. Praktycznie kokaina praktycznie bez żadnych zanieczyszczeń. Prawdopodobnie miała zostać rozprowadzana nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy Zachodniej. Towar był ukryty wyjątkowo dobrze, bo w deskach podłogowych, to deski bardzo drogie, bo z drzewa tropikalnego, specjalnie przygotowane pod przemyt i cała ta organizacja tego przemytu wskazuje, że organizatorzy, grupa przestępcza musiała też poczynić duże nakłady, aby ten transport wysłać do Polski. Widać, że było w to zaangażowane kilka czy nawet kilkanaście osób. Zmarła piąta osoba zatruta bakterią Legionella w Rzeszowie. W ratuszu trwało spotkanie Miejskiego Sztabu Kryzysowego, a w nocy ze środy na czwartek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim obradował sztab kryzysowy z udziałem m.in. minister zdrowia Katarzyny Sójki, wojewody podkarpackiej Ewy Leniart oraz szefa GIS Krzysztofa Saczki. Do późnych godzin nocnych trwał w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie sztab kryzysowy pod kierownictwem ministra zdrowia Katarzyny Sójki dotyczący zwalczania ogniska Legionelli na Podkarpaciu. Weryfikowany jest wariant dotyczący miejskiej sieci wodociągowej jako źródła zakażenia. Ustalono strategię dalszych działań zmierzających do wygaszenia ogniska choroby, niezbędnych do natychmiastowego podjęcia przez właściwe organy. My nie mamy żadnych prognoz, to po pierwsze. Szpital cały czas jest przygotowany. Na ten moment nie znamy źródła infekcji. Ja tylko podkreślę jedną bardzo ważną rzecz.
do zakażeń nie dochodzi na oddziałach. Pacjenci, którzy zgłosili się na izbę przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie, byli to pacjenci ze złym samopoczuciem, kaszlem, wysoką gorączką, dusznością wysiłkową. Generalnie są to wszyscy pacjenci z wielochorobowością i z obniżoną odpornością. Natomiast na samym oddziale, w samym szpitalu nie dochodzi do zakażeń. Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. 32 lata temu uchwalono Deklarację Niepodległości. 1 grudnia 1991 roku w referendum Ukraińcy potwierdzili wolę utworzenia suwerennego państwa. Polska uznała jej niepodległość jako pierwszy kraj na świecie 2 grudnia 1991 roku. Dziś obchodzimy 32. rocznicę naszej niepodległości, niepodległości Ukrainy. Jest to wartość dla każdego z nas i za to walczymy. Dziękuję Tobie, ojcze ukraińskiego żołnierza, i Tobie, matko ukraińskiego obrońcy. Wszystkim ukraińskim rodzinom, które wypielęgnowały w swoich dzieciach miłość do Ukrainy i odwagę, by bronić jej z całych sił. Dzień Niepodległości Ukrainy jest świętem wolnych, silnych i dumnych ludzi. Ważliwych to stosuje się i ludzi, i dzieł, i słów. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Kolejne o 14, a za chwilę spotka się z Państwem Ilona Januszewska i jej goście Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, i Zdzisław Wolski, Nowa Lewica.